our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. GameStop w ostatnim czasie zaczął pojawiać się w artykułach gamingowych i biznesowych na tyle często, że ignorowanie tego tematu powoli staje się niemożliwe. Śledzenie wydarzeń z życia tej firmy jest dla większości naszych graczy równie istotne jak uzyskanie odpowiedzi, czy Bobby Kotick ma owłosione stopy. GameStop to firma handlująca sprzętem, a także nowymi i używanymi grami. Sieć działa wyłącznie na terenie USA i sądząc po ostatnich latach jej działalności, wydaje się, że właściciele zapisali ją do programu testowania niekonwencjonalnych wynalazków, takich jak buty podwójnego upadku czy tiktaki o smaku eutanazji. I moglibyśmy śmiało dalej ignorować tę wschodzącą gwiazdę gamingowego jackassa, gdyby nie gest ze strony Microsoftu. Pod koniec zeszłego roku twórcy Xboxa zlitowali się nad 37-letnią marką, oferując współpracę i procent od każdej sprzedanej gry i urządzenia. To akurat mówi więcej o samym Microsoftie, który zdecydował się ratować ten upadający biznes. Działania giganta trudno jest dokładnie przewidzieć, bo gdy z jednej strony wydaje się wspierać graczy i mniejsze od siebie biznesy, to kilka miesięcy później dowiadujemy się o podwyżce usługi Live z 60 do 120 dolarów za rok. Choć Microsoft wycofał się z tej decyzji prawie tak szybko jak Francuzi w 1940, to podobnie jak zepsutego powietrza w zatłoczonej windzie, nie da się tego zignorować, a już na pewno nie ma za co chwalić sprawcę. Najpewniej tymi podwyżkami chcieli przepchnąć graczy do Game Pass Ultimate, zwyczajnie obniżając atrakcyjność swojej innej, bezsensownej z perspektywy pecetowca usługi. Ostatecznie Microsoft to nie Google, więc nikt nie miał wątpliwości, że będą kontynuować rozwój swojej nowej, choć już 3-letniej usługi. Dodatkowo pojawiły się plotki, że po Bethesdzie Microsoft wybiera się na kolejne zakupy. Lecz tym razem nie jestem przekonany, czy to będzie dla nas takie dobre. Firmy z głupich decyzji wycofują się nie dlatego, że nas lubią, albo że przekonaliśmy ich do swoich argumentów. Robią to, bo istnieje konkurencja. O potędze zsolidaryzowanych konsumentów przekonali się kilka dni temu inwestorzy z Wall Street, ale do tego tematu wrócę za chwilę. Zdecydowanie bardziej wolę Microsoft od Sony, głównie dlatego, że nie chcę kupować kolejnej platformy, tylko po to, by zagrać w dodatkowe 2-3 tytuły w roku. Jednak wolę godzić się z tą stratą i ewentualnie zakupić dodatkową platformę później, niż znaleźć się w sytuacji, w której byłbym pozbawiony alternatywy. Gdyby kiedyś Microsoft wykupiło Sony, dla gamingu byłaby to prawdziwa katastrofa. I nie dlatego, że ta firma jest zła, ale dlatego, że już nie musiałaby być lepsza. Przechodząc jednak do głośnego tematu GameStopu. O giełdzie wiem zapewne tyle, co przeciętny użytkownik internetu i potrzebowałem trochę poczytać o prognozach, shortach i funduszach hedgingowych, by otrzymać pełniejszy obraz całego zdarzenia. I tutaj podobnie jak w kwestiach prawnych z poprzedniego filmu, jeśli masz w tym zakresie profesjonalną wiedzę lub doświadczenie, jestem ciekaw twojego zdania. Kontynuując, najbardziej intuicyjną formą zarabiania jest inwestowanie w spółki, których akcje mają rosnąć. Jednak giełdę nie bez powodu porównuje się do kasyna. Zarobić można również na spadającej wartości akcji. I tutaj do gry wchodzą wspomniane shorty, czyli krótka sprzedaż i fundusze hedgingowe. Wygląda to tak, że inwestor pożycza akcje od brokera, a następnie je sprzedaje, oczekując, że akcje spółki spadną. Wtedy inwestor ponownie kupuje akcje i zwraca je brokerowi. W kieszeni zostaje mu różnica z tej transakcji. Czyli jeśli kupił akcje za 100 i potem odkupił je za 8 dych, w kieszeni została mu 20. Choć brzmi to dość prosto, w rzeczywistości cały mechanizm jest bardziej skomplikowany, a cała transakcja obarczona jest sporym ryzykiem. Jednak pieniądze nie biorą się z powietrza. Czytałem także opinie, w których zwracano uwagę, że krótka sprzedaż może poważnie zaszkodzić firmie, która jest celem takiego działania. Natomiast samo pożyczanie akcji i ich wyprzedaż w naturalny i przewidywalny sposób zmniejsza ich wartość, co pokazuje, jak bardzo kurs jest podatny na manipulacje. Z tego powodu tak bardzo krytykowane są fundusze hedgingowe, które dla gospodarki nic nie wytwarzają, a wręcz wzbogacają się na pogłębianiu strat innych firm. Jednak kilka dni temu na forum Reddita Wall Street Bets użytkownicy dobrze przewidzieli, kiedy inwestorzy będą zakładać shorty i zaczęli kupować akcje GameStopu, Nokii oraz innych shortowanych spółek. W ten sposób zaobserwowaliśmy sytuację odwrotną do oczekiwanej, w której wykup akcji przez użytkowników Reddita w efekcie wpłynął na wzrost ceny. A zatem inwestor z poprzedniego przykładu, który pożyczył akcje warte 100, ma teraz obowiązek ich odkupienia, tyle że po dużo wyższej cenie. Inwestorzy chcieli skorzystać z cudzej latryny, która okazała się jedynie makietą narzuconą na rollercoastera i zostali zabrani na przejażdżkę swojego życia. W historii nigdy wcześniej się to nie wydarzyło, a to głównie dlatego, że inwestorzy detaliczni nie mieli szans na koordynację swoich działań. Reddit pokazał, jak potężne może być głosowanie portfelem, gdy nikt z grupy się nie wyłamie. W psucie życia firmom żerującym na innych zaczęli włączać się nawet ludzie, którzy z inwestowaniem nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego. Pomogły w tym tweety znanych osób, a wśród nich znalazł się również Elon Musk. Wcześniej mogliśmy przeczytać artykuły, że Elon chwaląc Cyberpunka przyczynił się do wzrostu akcji CD Projektu. Jednak tutaj wydaje się, że Reddzi mogli złapać w żagle trochę wiatru wiejącego dla GameStopu. Również po ostatnich niepowodzeniach Redów trudno wykluczyć, że i ta firma nie była shortowana.
Dla funduszy hedgingowych obecna sytuacja jest o tyle dramatyczna, że ich przeciwnicy w postaci zrzeszonych detalicznych inwestorów ryzykują stosunkowo niewielkim kapitałem. Spora część użytkowników decydowała się na wykup akcji, wierząc, że pieniędzy nigdy nie odzyska. I choć może nie każdy to tak postrzegał, to jednak ważniejsza była idea od potencjalnej straty czy zarobku. Tutaj jednak historia się nie kończy, bo mimo że redditowcy skorzystali z mechanizmu, którego inwestorzy używali od lat, to właśnie ich działania zostały określone jako problematyczne. Bardzo szybko został zamknięty serwer Discorda, na którym kontaktowali się mali inwestorzy, ponieważ nagle znalazły się tam osoby piszące rasistowskie treści. Przypadek? Z kolei garnitury z Wall Street w telewizji zaczęły krytykować działania użytkowników i nawoływać do regulacji, które miałyby je ograniczać, ale przede wszystkim sugerując zakaz komunikacji inwestorów detalicznych w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji ludzie nie mogliby się dogadywać, w co chcą inwestować, natomiast komunikacja inwestorów shortujących spółki pozostałaby nienaruszona. Jakby tego było mało, aplikacje, które pozwalały pojedynczym użytkownikom na grę giełdową, wbrew konsekwencjom prawnym w pewnym momencie zablokowały możliwość kupowania akcji GameStopu, zezwalając jedynie na ich sprzedaż. Natomiast możliwość kupna mieli wyłącznie więksi gracze. Za ten ruch najbardziej krytykowana była aplikacja Robinhood. Inwestorom groziły straty wykraczające ponad 70 miliardów dolarów, więc wśród bogaczy sytuacja zrobiła się napięta. W sklepie Google Play masowo zaczęły pojawiać się jednogwiazdkowe recenzje aplikacji. Mimo że ocena była zasłużona, technologiczny gigant w ciągu kilku godzin usunął ponad 100 tysięcy negatywnych ocen. Choć zdarzenie nie do końca związane jest z grami, mimo że pojawia się tam nazwa GameStopu, to konsekwencje pozytywne i negatywne mogą dotyczyć nas wszystkich. Przede wszystkim najbardziej niebezpieczna jest wyraźna chęć ograniczania komunikacji. Tutaj mamy sytuację jak z Cyberpunka. Jeśli korporacje decydują o tym, z jakich aplikacji korzystasz i jakie informacje do ciebie docierają, to nie jesteś w stanie wyjść poza obszar świata, który jest dla ciebie kreowany, a także nie jesteś w stanie skutecznie informować innych o swoich doświadczeniach. Deplatformowanie ludzi i organizacji o odmiennych poglądach, czy walka z fake newsami, choć odbywa się pod szyldem ochrony odbiorców, w rzeczywistości wyrządza im więcej szkody, a chronić ma jedynie układy biznesowe i polityczne. Z kolei te grupy o odmiennych poglądach, o których wspomniałem, popełniają podobny błąd. Chcąc oddzielić się od mainstreamowych mediów, tworzą równie ograniczone ekosystemy. Lecz ich inicjatywy zwykle nie mają szans urosnąć, bo dławione są przez Big Tech, takie jak Amazon, Google czy Apple. Natomiast pozytywny przykład płynący z sytuacji giełdowej GameStopu pokazuje, że wyśmiewane bojkoty i głosowanie portfelem w rzeczywistości działa. Wymaga jedynie zgodnej reakcji i pilnowaniu, by nikt się nie wykruszył. Gdy detalicznym inwestorom odcięto możliwość dalszego wykupu akcji, na forach pojawiły się komunikaty, by utrzymać pozycję i nerwowo nie wyprzedawać akcji, nawet gdy ich wartość zacznie spadać. Zamrożenie kupna było jedynie sztucznym zabiegiem, które pozwoliło dużym firmom na minimalizację strat. I faktycznie w kolejnym dniu akcje GameStopu ponownie poszły w górę. I tak właśnie do tej pory rozwija się sytuacja GameStopu, a także walki o swobodną komunikację i równe zasady dla wszystkich. Oczywiście media będą spinowały to na korzyść tych, od których mogą najwięcej dostać, ale dla nikogo nie jest to zaskoczeniem. A skoro jesteśmy jeszcze w temacie pieniędzy i polityki, nie mogę na koniec nie wspomnieć o Valve i kilku innych wydawcach, którzy zostali ukarani przez Komisję Europejską za geoblokadę. I to działanie jest równie pomocne, jak podpalenie czyjegoś domu tylko po to, by wygonić zaległe w nim szczury. Jak rzucimy okiem na Steam Database, to choć zdarza się, że za gry zapłacimy więcej, jakbyśmy kupowali je za dolary, to ceny zwykle są dużo niższe, niż jakbyśmy mieli płacić za nie w euro. Walka z geoblokadą wyrówna ceny dla wszystkich, przez co w efekcie będziemy płacić za nie dużo więcej. I to kolejny powód, dla którego branża powinna regulować się sama, zamiast doprowadzać do ingerencji niekompetentnych urzędników, którzy sytuację równo pogorszą dla wszystkich. Ale wystarczy tego narzekania. Jeśli udało ci się dotrzeć do tego momentu, to dzięki za oglądanie. Z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. Standardowo przycisk subskrybuj, a także łapki w górę i w dół są do twojej dyspozycji. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Dodatkowo pojawiły się plotki, że po PD... Dodatkowo pojawiły się plotki, że po PD... Beteździe... Dodatkowo pojawiły się plotki, że po... Wygląda to tak, że inwestor pożycza akcję od brokera, a następnie je sprzedaje, oczekując, że akcje spółki? Jednak kilka dni temu na forum Reddita Wall Street Bets użytkowniki... W psucie wicia firmą wyże... Z kolei garnitury z Wall Street w telewizji zaczęły krytykować działania użytkowników i nałowywać.